Gość na 96 FM. A przed nami nasza rozmowa w poranku. Robimy dzień dobry, wakacje trwają i idealnie właśnie pod wakacje grupa Echa wypuściła swój nowy singiel. Ze mną jest Arek Tyda właśnie z grupy Echa, część tego zespołu. Dzień dobry, witam Cię o poranku w Radio Index. Dzień dobry, witam serdecznie o poranku. Arek, przede wszystkim globalne ocieplenie to jest wasz nowy singiel, który wychodzi, właściwie już się ukazał. Było szkło, były plakaty, teraz globalne ocieplenie. To jest taki singiel bardziej ekologiczny, czy może właściwie tytuł się odnosi do ekologii, a chodzi o relacje damsko-męskie w tym singlu? Właściwie, jakbyś zaprosił każdego z innego członka zespołu, to udzieliłby ci innej odpowiedzi, więc to jest dla mnie taki komplement, że udało mi się stworzyć tekst, który można interpretować w bardzo różny sposób, nawet mamy takie dyskusje w, w zespole, kiedy ktoś inny z zespołu mówi do mnie, Arek, to nie jest o tym tekst, to jest o czymś innym, więc to jest dla mnie taki mały sukces, ale rzeczywiście ja ten tekst zacząłem pisać jako taki tekst ekologiczny, ale on skręcił trochę w stronę spraw innych, no, między innymi Właśnie takich trudnych relacji, które trwają mimo wszystko. Wy tak też dozujecie właściwie te, te takie emocje, jeśli chodzi o wydanie waszej drugiej płyty. No bo tak, powiedziałem o tych dwóch singlach, które już były, teraz jest trzeci. I powiedz, kiedy my się możemy w ogóle spodziewać się waszego nowego materiału, jeżeli chodzi o płytę długo grającą? No właśnie ja bardzo polubiłem w ogóle ten system, bo spotykamy się właściwie przy okazji wydania każdej piosenki naszej, i to jest dla mnie bardzo, bardzo komfortowe, przyjemne, że o każdej piosence można osobno porozmawiać. Ona taką uwagę zyskuje. My tych piosenek sporo stworzyliśmy na, na nowy album i bardzo y, dużą selekcję zrobiliśmy. W związku z tym, y, no, teraz te, te, które zostały, one dla, dla nas są wszystkie takie wiesz, cenne, takimi mogą być właśnie singlami. I tym bardziej no, cieszę się, że możemy o każdej porozmawiać z osobna, do każdej zrobić teledysk, o znaczeniu każdej tej piosenki porozmawiać. Także y, i z, znowu to powtórzę, y, tutaj każdy z naszej szóstki miałby może dla ciebie inną odpowiedź no mi na razie jest dobrze ja bym chciał jeszcze, jeszcze z jeden singiel co najmniej wydać zanim ukaże się płyta żeby znowu was tutaj Radio Indeks odwiedzić i jeszcze przynajmniej o jednej piosence porozmawiać Ale zobaczmy co się dzieje wy wydajecie singiel mówicie o nim ale też dzięki temu wasi odbiorcy i ludzie którzy być może pierwszy raz też stykają się z waszą twórczością wiedzą o czym wy w ogóle śpiewacie? Bo czasami jest tak, że my dostajemy od artystów piosenkę i potem pada takie słynne pytanie, jak na maturze, co autor miał na myśli. Rzeczywiście, no to chyba właśnie, właśnie chodzi o, o tę uwagę, które, którą można poświęcić jednej, jednemu utworowi. No, dla mnie te teksty są najważniejsze, w ogóle w muzyce rockowej dla mnie teksty są najważniejsze, to jest dla mnie najprzyjemniejszy moment i ja jestem taki, no to jest moje takie zadanie w Zespole Echa, pisanie tekstów, z czego się bardzo cieszę, no i właśnie, no czasami, czasami nie wolno nawet mówić o czym jest tekst, bo są zbyt osobiste albo trochę odbieramy przyjemność słuchaczom, ale można naprowadzić... W której stro z której strony szukać, o może tak. Każdy singiel musi mieć również teledysk. Jak to wygląda w przypadku globalnego ocieplenia? Bo przeglądając wasze sociale, też widziałem, że się pojawiliście na słynnych jeziorach na Łuku Murzakowskim. No i zdradź trochę szczegółów właśnie tej waszej wizyty w tym pięknym miejscu. Teledysk do globalnego ocieplenia rzeczywiście w całości powstał na łuku Morzakowa i tak jak powiedziałeś, to są tam przepiękne jeziora. To jest taka piękna ekologiczna katastrofa. Bo te jeziora powstały jako efekt uboczny kopalni węgla brunatnego i one mają przeróżne kolory zielone, czerwone, żółte, nawet czarne. I to wszystko możecie zobaczyć w naszym teledysku, oprócz nas, ale uważam, że to są główni aktorzy, te właśnie piękne widoki jeziora, lasy tamtejsze. No, robi to wszystko. Na mnie przynajmniej wielkie wrażenie wygląda tak, jakbyśmy podrasowali to w komputerze i sami kolorowali sobie te jeziora, a tak się nie wydarzyło. Po prostu wystarczyło wziąć drona, za którego zresztą Tomasz Szczęsny odpowiadał. Bardzo mu dziękujemy i bardzo go pozdrawiam z tej strony. To kiedy możemy spodziewać się waszej nowej płyty? Bo ty powiedziałeś, że jeszcze raz z nowym singlem do nas przyjdziesz, więc to będzie kiedy? Na jesieni, zimą, czy może wiosną 2025 roku? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą waszą nową płytę, drugą w dorobku? Ja już nie chciałbym po raz kolejny skłamać na Antenie, nie. bo oczywiście pamiętam, że deklarowaliśmy, że płyta się ukaże wiosną, ale na pewno się ukaże, bo te piosenki już są, już są w większości zmasterowane, ale rzeczywiście jeszcze się bawimy trochę. Przy tak no, 10% płyty jeszcze pracujemy, ale nie no, chcielibyśmy w 24. się zamknąć, ale zwłaszcza jakby tutaj zamiast mnie siedział Piotrek, to pewnie powiedziałby, że dużo wcześniej. A ja podchodzę do tego, że no, czas pokaże, zobaczymy jaki będzie odbiór tych wszystkich piosenek, i po prostu no, ja uważam, że, że trzeba po prostu płynąć z prądem i, i tyle. I na razie chcę się cieszyć tym globalnym ociepleniem i na nim skupić. A Dla Was wakacje to będzie okres pracowity, koncerty, wyjazdy na jakieś festiwale, bo wiesz jak to jest, przychodzą wakacje i artyści tych wakacji nie mają, bo albo są właśnie na festiwalach, albo w takiej letniej trasie koncertowej. Jak to będzie wyglądało u Was? Nam się powoli rozkręca to życie koncertowe, z czego się bardzo cieszę. 6, 6 lipca zapraszam na TKP Festival do Morynia. Tam zagramy między innymi z Lemonem. 11 sierpnia, jeżeli ktoś się wybiera na wakacje nad morze, to, to właśnie gramy w, w okolicach Darłowa, w Dąbiu, a 1 września na Park Beats Festival w Iłowej, czyli tutaj już blisko, blisko Zielonej Góry. No to co, będziemy czekali na waszą nową płytę. Mam taką nadzieję, że w tym jeszcze roku do nas przyjdziesz z fizycznym krążkiem w ręce. Obiecuję, że płyta będzie. Arek Tyda był naszym gościem Echa. rozmawialiśmy o nowym singlu tego zespołu. Gość na 96FM.